Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska. Jest drugi dzień IFY i właśnie skończyły się prezentacje. Postanowiliśmy wybrać się zatem na stoisko Panasonica. Jest tutaj kilka bardzo ciekawych rzeczy, a najciekawsza chyba stoi za mną. Jest to nowy model telewizora OLED, czyli następca testowanego przez nas CZ950. Wyświetlacz jest płaski, co jest świetną informacją na pewno dla wielu z Was. Stanowi on pewien postęp w stosunku do oczywiście poprzedniej serii. Tutaj widzicie, jak pięknie się on prezentuje, natomiast tam dalej firma przygotowała zaciemnione pomieszczenie jak zwykle, gdzie poddała go bardzo ciężkiej konfrontacji. Otóż umieszczono go obok najlepszego obecnie monitora studyjnego, jakim jest Sony BVM-X300. Tak tylko napomknę tutaj szybko, że ten wyświetlacz studyjny kosztuje obecnie 30 tysięcy euro i ma 30 cali zaledwie. Także jest to szczyt technologicznych możliwości. Jak obok niego wygląda OLED? Zaskakująco podobnie, powiedziałbym. Czyli to jest chyba najlepsza rekomendacja, że wygląda podobnie najlepszego monitora studyjnego. Oczywiście nie możemy zbadać tutaj jego parametrów, tak jak to zrobimy, jak tylko dotrze do laboratorium. Natomiast widać tam, że na treści HDR-owej, która jest tam odtwarzana, ma bardzo podobne jasności. A ten monitor studyjny ma około 1000 kandeli, więc bardzo dużo z siebie daje również Panasonic. Drugą rzeczą, nad którą zdecydowanie popracowano, jest gradacja detali w czerniach. Z tym OLEDy mają zazwyczaj problem, tak? Nie jest to żaden duży mankament, natomiast na pewno widzicie w naszych testach, jak opisujemy pewne niedoskonałości właśnie gradacji. Coś w stylu plazmy, coś w stylu winiet na ciemnych tłach. Tutaj jest tego zdecydowanie mniej, o ile w ogóle. Na prezentacji nie udało się tego zaobserwować. W przeciwieństwie na przykład do CZ950, który wisi po drugiej stronie. I właśnie w tych aspektach widzę duży postęp nowego modelu względem starego. Więcej na pewno dowiemy się, jak tylko trafi na rynek. Jeszcze niestety nie wiemy, kiedy się to wydarzy. Nie wiemy, jak się będzie nazywał, ale nie możemy się już doczekać. Myślę, że jeszcze bardziej niż Wy. Także zostańcie z nami, czekajcie na test. Pozdrawiam Was bardzo. Cześć.